Proszę Państwa, najpiękniejsza część największego święta Chojnowa właśnie się rozpoczyna. I jak co roku rozpoczynamy ją od chorowodu. Chorowód pod hasłem Układ Słoneczny z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. I jak zawsze na sam początek duma Chojnowa, a więc mażoretki. Proszę Państwa, mażoretki działają pod patronem klubu sportowego Orjes. Klub ten prowadzi zajęcia z tańca nowoczesnego i akrobatyki sportowej w czterech grupach wiekowych. Mini Brooklyn, Mały Brooklyn, Brooklyn Junior i Brooklyn dla dzieci w wieku od 4 do 16 lat. Proszę Państwa, pięknie, na żółto, słoneczny, żłobek miejski w Chojnowie, przepraszam. Słoneczny, pięknie, żółto. Barwa ta sama. I jak zawsze przecież, tuż po mażoretkach tradycyjnie, właśnie ci najmłodsi. Żłobek miejski w Chojnowie wybudowano i oddano do użytku w grudniu 2015 roku. Budynek żłobka jest nowoczesny, kolorowy, posiada duże, wygodne sale dla dzieci oraz własny plac zabaw i tarasy. Z pierwszych 40 podopiecznych zaczęło uczęszczać do żłobka od 1 lutego 2016 roku. Przedszkole numer 1, proszę Państwa, tuż za żłobkiem. Przedszkole miejskie numer 1 w Chojnowie ma długą, piękną tradycję. Powstało bowiem w 1953 roku. Placówka otoczona jest dużym, zielonym, nowocześnie wyposażonym ogrodem, który pozwala na częste organizowanie zabaw na świeżym powietrzu. Na terenie ogrodu odbywają się również imprezy środowiskowe. Rodzinne święto pieczonego ziemniaka. Któż by tam nie był z tej właśnie okazji? Przedszkole numer 3. Tak jest, słychać ich od razu. Przedszkole miejskie numer 3 w Chojnowie w ramach działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej swoimi działaniami w roku szkolnym 22-23 obejmuje 188 dzieci w 8 grupach, w tym 6 z wyżywieniem i 2 w 5-godzinnym trybie. Przedszkole skupia swoje działanie wokół propagowania zdrowego trybu życia. A za przedszkolem numer 3 niepubliczne przedszkole terapeutyczne. Tak, tak, machają i słychać oczywiście. Działa od października 2017 roku, jest to przedszkole specjalne. Codzienny czas spędzony w przedszkolu to świetna zabawa. To zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez nauczycielki w grupach. Terapie indywidualne z logopedą, pedagogiem. Następnie ochrona sióstr służebniczek. Bojanowski był przekonany, że najwyższym celem wychowania jest, aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi. Z tym przesłaniem idzie ochrona sióstr służebniczek. Proszę Państwa, nie może być inaczej. Wcale nie na początku, ale dokładnie w środku, idealnie dopasowany gospodarz miasta, burmistrz Jan Serkiec. Jak zawsze w stroju tradycyjnym. Radni Rady Miejskiej na czele z przewodniczącym Janem Skowrońskim oraz pan Zenon Stanewski, zasłużony dla miasta Chojnowa, wieloletni nauczyciel muzyki Szkoły Podstawowej nr 4, założyciel szkolnych zespołów instrumentalnych i wokalnych oraz chóru Allegro. Mocir! Nie może być inaczej. Witajcie w Domu Kultury Przestrzeni, która, mamy nadzieję, inspiruje się
świata pozytywnych wrażeń. U nas spędzisz wolny czas twórczo i ciekawie. Miejska biblioteka publiczna udostępnia różnorodne zbiory biblioteczne i stanowiska komputerowe. Umożliwia m.in. bezpłatny dostęp do zbiorów online w cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych Akademika oraz w platformach e-book, Libra i Legimi. Muzeum Regionalne, proszę Państwa. Nie sposób nie wymienić tych, którzy są chlubą miasta Chojnów. Dzieje chojnowskiego muzealnictwa sięgają bowiem roku 1906. Muzeum otwarto w roku 1908 w wyremontowanej Baszcie Tkaczy. I pierwsza ze szkół, Szkoła Podstawowa nr 3 imienia Marii Konopnickiej w Chojnowie. Placówka na miarę obecnych czasów. Naszym mottem jest dobra szkoła, dobry start, dobra przyszłość. Mamy wszechstronny rozwój uczniów. Mamy bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne, pomoce dydaktyczne, specjalistyczne pracownie typu Empirius i Matki, nowatorski sprzęt multimedialny, łącznie z goglami VR. Uczniowie realizują swoje pasje z zakresu robotyki, mając do dyspozycji pełną gamę robotów, drukarek 3D, dronów, dwóch stacjonarnych pracowni komputerowych i mobilnych. Warsztaty terapii zajęciowej, proszę Państwa. Tak, oni dzisiaj idą na zielono. Chojnowski Warsztat Terapii Zajęciowej, czyli rodzima placówka, która aktywizuje osoby z niepełnosprawnością. Wszechstronne działania i wyzwania są dla nich chlebem powszednim. Warto także dodać, że rok 2023 jest rokiem szczególnym dla placówki, gdyż w tym roku będzie obchodzić 20-lecie istnienia. Nie po kolei, ale jest, proszę Państwa, kolejna duma szkolnictwa chojnowskiego. Szkoła Podstawowa nr 4 imienia Korczaka. To otwarta szkoła kształcąca uczniów o otwartych umysłach, ciekawych świata, inspirująca do samorozwoju, która posiada wielu laureatów i finalistów przedmiotowych konkursów i olimpiad. Do robót prowadzi postać Mikołaja Kopernika, naukowca, astronoma, wielkiego człowieka, który wstrzymał słońce i ruszył ziemię. Ogromny tłum szkoły podstawowej nr 4. Ciągnie się i ciągnie bez końca. Błękitny niczym najpiękniejszy niebo w podobny dzień. Klub sportowy Chojnowianka Chojnów. Tak jest, błękitny. Albo niebiescy, jak wolicie. Ten wspaniały klub reprezentuje nasze miasto od 77 lat. Obecnie w barwach Chojnowianki trenuje ponad 220 zawodników, 220 zawodników, w tym 175 to dzieci i młodzież. Chojnowianka łączy pokolenia, piłkarze, trenerzy, działacze, wszyscy związani z Chojnową i Chojnowianką. To więcej niż klub, to chojnowskie dziedzictwo. Wielu Chojnowian pamięta, jak w klubie trenowali grali ich ojcowie, wujkowie czy także dziadkowie. To wielka tradycja, która z powodzeniem jest kontynuowana. Thank you.
zjeżdżają motocykliści. Choć na razie robią hałas. Będzie głośno. 3, 2, 1, jadą! Chyba nie słyszą. Grupa pasjonatów, która tworzy Chojnowski Klub Motocyklistów. Oni na tych wspaniałych rumakach. Prezesem klubu jest pan Krzysztof Skorupa. Klub liczy około 20 osób. Jest współorganizatorem wielu wydarzeń, szczególnie dla dzieci. Między innymi Mikołajki, festyny rodzinne. I jak zawsze sporo hałasu w mieście. Przemaszerowania, więc ta cudowna uroczystość musi trochę potrwać, tak abyśmy nacieszyli oczy i uszy. A czoło korowodu dopiero zmierza pod scenę, stąd cały korowód w niewielkim tempie się porusza tutaj w naszą stronę, aby to piękne święto uroczyście rozpocząć. Od 4 do 16 lat. Ogromny korowód zmierza pod scenę. Podobnie i motocykliści jadą tutaj bliżej. Jeszcze prosimy o trochę cierpliwości, ale gdy już cały korowód dotrze tutaj na miejsce, oczywiście wszystkich tych, którzy cieszą się z tego, co tutaj dzisiaj widzą w korowodzie, także zapraszamy tutaj pod scenę. Bo to tu będzie się działo wszystko to, co najpiękniejsze i najbardziej interesujące. Naprawdę szereg atrakcji, o których niebawem będziemy oczywiście Państwu opowiadać i będzie można na własne oczy także zobaczyć i usłyszeć.
już na scenie, to też tradycja hojnowa, aby każdy mógł zrobić im zdjęcie. To duma hojnowa jednak. Mażoretek, proszę Państwa, oczywiście na scenie zespół taneczny Karambol. I zaraz zrobią, żeby było kolorowo zapewne. Oto one! Proszę Państwa, jeszcze trochę cierpliwości. Chorowód wciąż zmierza pod scenę. Czekamy na szkołę podstawową numer 4, aby w pełni tutaj się dostała także na to piękne miejsce. Widać, że także hojnowianka tutaj zmierza. Zapraszamy serdecznie, także tutaj bliżej pod scenę. Zapraszamy wszystkich z Chorowodu bliżej sceny. Tu naprawdę jeszcze jest sporo miejsca. Rozpocząć oficjalnie. A ktoś inny mógłby to uczynić, jeśli nie gospodarz miasta, burmistrz pięknego Hojnowa, Jan Serkiec. Szanowni Państwo, wielka radość panuje dzisiaj w naszym mieście. Jest mi niezmiernie miło wszystkich Państwa bardzo serdecznie i gorąco powitać. W dniach szczególnych, w dniach, kiedy nasze miasto obchodzi swoje święto, gorąco witam dzieci z hojnowskiego żłobka.
Witam dzieci z Chojnowskich przedszkoli. Witam gorąco dzieci i młodzież z Chojnowskich szkół podstawowych. Gorąco witam przedstawicieli warsztatów terapii zajęciowej. Witam gorąco i serdecznie i cieszę się bardzo ich obecnością piłkarzy Chojnowianki, tych młodych adeptów sztuki piłkarskiej. Gorąco witam przedstawicieli jednostek podległych Urzędowi Miasta, przedstawicieli Biblioteki Miejskiej, Muzeum, Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie i gorąco witam. Szczególnie gorąco witam gościa, który przybył do naszego miasta, aby świętować wspólnie z nami. Witam pana ministra Krzysztofa Kubowa, który stara się zawsze nas wesprzeć w różnych sytuacjach, a szczególnie tych, kiedy jest możliwość pozyskania środków finansowych pozabudżetowych, bo skatepark, mógłbym wiele inwestycji jeszcze wymienić, to też jego pomoc dla naszego miasta. Gorąco dziękuję wszystkim dzieciom ze żłobka, z przedszkoli, szkół podstawowych, jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta, piłkarzom Chojnowianki za udział w korowodzie, za ten piękny, barwny korowód. To świadczy o tym, jak blisko jesteśmy związani z naszym miastem. Życzę wszystkim Państwu w dniu dzisiejszym, jutrzejszym radosnego świętowania. Dni Chojnowa Anno Domini 2023 uważam za otwarte. A teraz proszę o zabranie głosu przez pana ministra Krzysztofa Kubowa. Panie burmistrzu, szanowni państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie na te wspaniałe dwa dni, tak? Święto Chojnowa to jest coś wspaniałego. Znakomita pogoda, jak widzę, znakomita organizacja, więc nie może być inaczej, jak wspaniała zabawa dzisiaj i jutro. Ja chciałbym przy tej okazji, przy tak wielu obecności mieszkańców, chciałbym podziękować panu burmistrzowi za dotychczasową współpracę, za to, że wspólnymi siłami też staramy się znaleźć finansowanie, właśnie tak jak pan burmistrz powiedział, na wiele, wiele inwestycji tych, które są niezbędne, aby poprawić komfort życia mieszkańców Chojnowa. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz życzę wspaniałej zabawy i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Proszę Państwa, czy Państwo zauważyli, że wśród nas był Mikołaj Kopernik? Mikołaj Kopernik chce pozdrowić mieszkańców naszego miasta. Starałam się upodobnić do Mikołaja Kopernika. No, jest to człowiek, który wstrzymał słońce, a ruszył ziemię. Ziemię ukochano przez nas wszystkich, dlatego kochajmy naszą ziemię, która nam daje życie, wodę, drzewa, wszystko, co jest potrzebne do szczęścia na tej ziemi. A słońce daje nam radość, bo jak rano jest słoneczko, to jak tutaj te ze żłobku dzieciaczki z tymi słoneczkami, to od razu jest nam przyjemnie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję, że mogłam dzisiaj powiedzieć coś z tej sceny. Pierwszy raz, zawsze jestem na Dniach Chojnowa. Pierwszy raz mi się to udało. Bawmy się i kochajmy się, bo ziemia to jest nasza matka. Dziękuję bardzo.